Księga Jeremiasza, rozdział 40 Do Jeremiasza nadeszło słowo Pana po tym, jak dowódca gwardii Nebuzaradan uwolnił go w ramię. Wcześniej tam go znalazł jako więźnia zakutego w kajdany pośród wszystkich uprowadzonych z Jerozolimy i z Judy, którzy mieli być przesiedleni do Babilonii. Dowódca gwardii wziął Jeremiasza pod swoją opiekę i powiedział mu Pan Twój Bóg przepowiedział temu miejscu zgubę. Pan przyszedł i uczynił tak, jak zapowiedział, bo zgrzeszyliście przeciw panu i nie słuchaliście jego głosu. Dlatego spotkało was to nieszczęście. Dziś uwalniam twoje ręce z kajdan. Jeśli uważasz za słuszne, aby iść ze mną do Babilonu, to chodź, a zatroszczę się o ciebie. Ale jeśli nie uważasz za słuszne, by iść ze mną do Babilonu, to zostań. Oto cały kraj przed tobą. Udaj się dokądkolwiek zechcesz. Jeśli nie chcesz zostać ze mną, Idź do Godoliasza, syna Achikama, syna Szafana, którego król babiloński ustanowił zarządcą miast judzkich. Pozostań z nim wśród ludu, albo idź tam, dokąd uznasz za słuszne. I dowódca gwardii dał mu żywność i pieniądze, po czym go odesłał. Jeremiasz przyszedł do Godoliasza, syna Achikama, do Mispy i zamieszkał u niego pośród ludu, który pozostał w kraju. Dowódcy wojsk Judy rozproszonych w kraju usłyszeli, że król babiloński ustanowił zarządcą kraju Godoliasza, syna Achikama, oraz że powierzył mu mężczyzn, kobiety i dzieci spośród ubogich kraju, których nie uprowadzono do Babilonu. Do Godoliasza, rezydującego w Mispie, przyszli więc wraz ze swymi ludźmi Izmael, syn Netaniasza, Jochanan i Jonatan, synowie Kereacha, Serejasz, Syn Tanhumeta, synowie Efaja z Netofy i Jezaniasz, syn Maakatyty. Godoliasz, syna Hikama, syna Szafana, oświadczył uroczyście im oraz ich ludziom: Nie bójcie się służyć Chaldejczykom. Wróćcie do kraju i służcie królowi babilońskiemu, a będzie się wam dobrze wiodło. Natomiast ja pozostanę w Mispie i będę was reprezentował wobec Chaldejczyków, którzy przyjdą do nas. Wy zaś zbierajcie wino, owoce i oliwę, róbcie zapasy i pozostańcie w miastach, które zamieszkujecie. Również wszyscy Judejczycy, którzy są w Moabie, wśród Amonitów, w Wedomie i we wszystkich krajach, usłyszeli, że król babiloński pozostawił resztę Judejczyków, a ich przełożonym ustanowił Godoliasza, syna Achikama, syna Szafana. Wrócili więc wszyscy Judejczycy ze wszystkich miejsc, gdzie byli rozproszeni, i przybyli do kraju Judy, do Godoliasza, rezydującego w Mispie. Zebrali też bardzo dużo wina i owoców. Pewnego dnia do Godoliasza, do Mispy, przyszli Jochanan, syn Kereacha, oraz wszyscy dowódcy wojsk, którzy byli rozproszeni w kraju i powiedzieli Czy nie wiesz, że król amonitów Baalis posłał Izmaela, syna Netaniasza, żeby cię zabić? Godoliasz, syn Achikama, nie uwierzył im jednak. Jochanan, syn Kereacha, powiedział w tajemnicy Godoliaszowi w mispie: "Pozwól mi pójść i zabić Izmaela syna Netaniasza, tak aby nikt nie wiedział. Dlaczego on macie pozbawić życia? Wtedy wszyscy Judejczycy, którzy zgromadzili się wokół ciebie, rozproszą się i zginie reszta Judy." Godoliasz, syn Achikama, odpowiedział Jochananowi, synowi Kereacha, nie czyń tego. To, co mówisz o Izmaelu, jest kłamstwem. Kochani, no bardzo jestem ciekawy, czy tak rzeczywiście jest, czy nie, bo nie pamiętam, muszę przyznać, czy to jest kłamstwo, czy nie, czy on, że tak powiem, dobrze się broni przed tym takim skrytobójstwem, czy też powinien się bronić, żeby jakoś swoje życie ocalać. Ciekawe, jak to się, jak to się zakończy. Zobaczcie, konie, mamy tutaj tą historię Jeremiasza troszeczkę inaczej opisaną niż w poprzednim rozdziale. Pewnie były jakieś dwie tradycje, bo tam on zostaje po prostu zabrany z tego placu, gdzie był uwięziony wcześniej, a tutaj po prostu jest razem z wygnańcami, którzy idą do Babilonu i tam go wychaczają. nie? Ale jakby kończy się tak samo, czyli dostaje taką wolność, żeby albo pójść do Babilonu, albo zamieszkać ze swoim ludem, który został w niewoli, nie? Konie, zobaczcie, jak ktoś słucha Pana Boga, to potem, jakby życie się przed nim otwiera, nie? On jest traktowany jak po prostu wolny człowiek, który może zrobić wszystko, może wybrać dowolną ścieżkę. I tak się dzieje, dlatego że słuchał Pana. Ci, którzy go nie słuchali, zginęli. Mimo, że posłuszeństwo Panu było bardzo trudne, bo Pan wzywał do rzeczy bardzo, bardzo trudnych. Właśnie do rzeczy, które nam się udawały tchórzostwem, poddaniem się i tak dalej. Ale Pan Bóg wiedział, jak to się skończy. Więc kiedy jesteś posłuszny Panu zawsze na tym korzystasz. To może nie być w krótkiej perspektywie, bo na początku zauważcie, miasto ginie, miasto zostaje spalone, miasto zostaje zburzone, więc może się wydawać, Pan Bóg mnie zostawił i po co go słuchałem, ale jak się okazuje, w dłuższej perspektywie zawsze słuchanie Pana Boga wychodzi nam na dobre.